Dzień dobry, 10 dzień maja roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023. Samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej XXI wieku, więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem oraz nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za wsparcie z całego świata, z całej Europy, z całej Polski. To wsparcie jest jakimś wkładem w niepodległość umysłową Polski w XXI wieku i także jest wkładem w opóźnianie emigracji inteligencji od ludzi. Bardzo Państwu za to dziękuję. No i zapraszam dzisiaj na cyfrową sieć z dala od powagi świata realu i mainstreamu. Będzie może trochę krócej, trochę dynamicznej, proszę Państwa. Na początku cztery, może nie punkty zwrotne, ale najważniejsze wydarzenia. Potem polityka globalna, bliskie otoczenie międzynarodowe Polski, Ukraina. No i potem trochę wydarzeń krajowych. No więc, proszę Państwa, cóż takiego się, będzie dużo gospodarki i technologii generalnie dzisiaj, ale dużo też takiej subtelnej dyplomacji, polityki zagranicznej. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? No przede wszystkim, proszę Państwa, jest dzień zwycięstwa i jego obchody. Wszyscy spoglądali na to, co będzie działo się w Moskwie. Ukraina już tego dnia zwycięstwa nie obchodzi. Ogłosiła 9 maja dniem Europy, a tymczasem Władimir Putin przemawiał z trybuny i siedział, znalazł się na niej obok dwóch weteranów, z których jednak żaden nie walczył podczas II wojny światowej przeciwko Niemcom. Jeden z nich był oficerem NKWD, który został wysłany na Ukrainę właśnie w 1944 roku, aby tam rozprawił się z podziemiem, więc troszeczkę 1944 czy 45 rok kojarzy nam się bardziej z czterema pancernymi i psem, a tu okazuje się, że są też weterani, którzy w tym czasie dostawali, otrzymywali i wykonywali inne zadania, takie jak na przykład przyjazd do Lwowa. Tutaj mowa o 98, już dzisiaj letnim Juriju Dwojkinie. I oprócz niego znalazł się tam również weteran, który tłumił praską wiosnę w 1968 roku. No więc to też myślę, że wiele mówiące symbole, ale więcej o tym przemówieniu i o samym wydarzeniu powiemy na Grze Imperiów, więc już serdecznie dzisiaj zapraszam. A także, proszę Państwa, bardzo ważne tutaj takie subtelne, dyplomatyczne ruchy, działania, oświadczenia na linii Chiny-Europa i bardzo groźna, uważam, z punktu widzenia Polski polityki, polityka Ukrainy, która bada obecnie możliwość uzyskania gwarancji bezpieczeństwa od członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, tych stałych członków, i w tym również nie wyklucza Chin, nie wyklucza Chin. Dmytro Kuleba, ukraiński minister spraw zagranicznych, zaproponował, by Chiny stały się jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, co miałoby być wyrażem naszego szacunku i zaufania do Chińskiej Republiki Ludowej. No to, proszę Państwa, dlaczego uważam, że to jest groźne czy niebezpieczne? Dlatego, że to testuje, czy to sprawdza scenariusz, którego my niektórzy już twierdzą, że to w ogóle nigdy się nie wydarzy. Chiny nie będą zaangażowane, zresztą same Chiny się z tym nie kryją, że na razie angażować się za bardzo nie chcą, no ale jeśli się zaangażują, no to wtedy jest scenariusz, który my absolutnie chyba właściwie nie bierzemy pod uwagę, nie jesteśmy na niego przygotowani. I co gorsza, proszę Państwa, wygląda na to, że Ukraina jest przygotowana, że bierze to pod uwagę. No to wydaje mi się, że może być troszeczkę niebezpieczne. No oczywiście wszyscy będą uspokajać, że się nigdy nie wydarzy. Wiele rzeczy miało się nie wydarzyć, potem się jednak wydarzyło. To, że dzisiaj jest taka możliwość, nawet niewielka, zdecydowanie mniej prawdopodobna niż to, że się nie wydarzy, no to jednak jest troszkę niebezpieczne. Kolejna rzecz na linii Chiny-Europa. Chiny podejmą niezbędne działania, aby zdecydowanie bronić swoich praw i interesów chińskich firm.
To z kolei oświadczył właśnie minister spraw zagranicznych Chin Qingang na spotkaniu ze swoją niemiecką odpowiedniczką Anneleną Baerbock w Berlinie. O tym informuje agencja Reutersa. Podczas spotkania Qin przekonywał, że Chiny będą promować rozmowy pokojowe i nie będą patrzeć na ogień po drugiej stronie rzeki ani dolewać oliwy do ognia. No właśnie, czyli nie będą dolewać oliwy do ognia, ale też no, nie będą patrzeć na ten płonący po drugiej stronie rzeki ogień. Tutaj kolejna metafora pokazująca jednak, że Chiny są zdystansowane, że są po drugiej stronie rzeki, czyli akcentująca to, że Chiny są niezaangażowane, no ale no właśnie, no to co to teraz oznacza, że nie będą patrzeć na ogień po drugiej stronie rzeki? No Baerbock stwierdziła, że Chiny mogą odegrać decydującą rolę w zakończeniu wojny na Ukrainie jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, jeśli tylko się na to zdecydują. No podobnie to brzmi do stanowiska ukraińskiego. No i teraz to będzie, jak się zdecydują. No bo jak się nie zdecydują, no to oczywiście wszystko jest tak, jak to mniej więcej sobie przewidzieliśmy. No a jak się zdecydują, no to może być taki wariant mało prawdopodobny. Tymczasem wygląda na to, że nie wiadomo, czy Italia się zdecyduje na odnowienie porozumienia w ramach pasa i szlaku z Chinami, bowiem no już jakiś czas temu, kilka dni temu, o tym też mówiliśmy na tym kanale, Italia ogłosiła, że zajmuje postawę wyczekującą i będzie myśleć teraz przez najbliższe miesiące, czy w 2024 roku być dalej sygnatariuszem inicjatywy Pasa i Szlaku, czy to odnowić, czy jednak nie odnawiać. No zobaczymy, co wydarzy się w ciągu tych kilku miesięcy, jak zareagują Chiny, co zaproponują też Italii, bo jeżeli nic, albo nic znaczącego, no to wygląda na to, że Italia tej umowy nie przedłuży. Włoska premier Giorgia Meloni informowała o tym speakera Amerykańskiej Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, ostatnio aktywnego w sprawach Tajwanu, że choć ostateczna decyzja nie zapadła, to jej rząd skłania się ku wycofaniu się z tej chińskiej inicjatywy, do której Włochy przystąpiły w 2019 roku, gdy premierem był Giuseppe Conte. No, Włochy są jedynym z krajów G7 no tutaj krajem, który jest w tej inicjatywie, to proszę Państwa też o niczym nie decyduje, bo Niemcy nie są w tej inicjatywie, chyba w takim razie formalnie, ale no de facto są bardzo ważnym krajem i tu nie trzeba żadnych podpisywać dokumentów, żeby rozwijać projekty, które w Chinach nazywane są projektami Pasa i Szlaku. No, no to jest też tego rodzaju no taka, powiedziałbym, płynna i trudna do jednoznacznego zdefiniowania inicjatywa. No więcej o tym na grze Imperiów Premium. To serdecznie zapraszam, cykl unikalnych seminariów, które prowadzimy z doktorem Wojciechem Szewką. No i teraz, proszę Państwa, kolejny, no może nie game changer, bo to już dzieje się od jakiegoś czasu, ale jednak kłopoty Donalda Trumpa, no o nich trzeba wspomnieć. Donald Trump został oskarżony, czy ława przysięgłych orzekła, właściwie to tak trzeba powiedzieć, orzekła, że wiosną 1996 roku, no a więc to już dawno temu, ile to jest lat, 27 lat temu, Donald Trump wykorzystał seksualnie Jane Carroll w garderobie luksusowego domu towarowego, a następnie ją zniesławił, oskarżając o kłamstwo na ten temat. Sędziowie przysięgli odrzucili jednak oskarżenie o gwałt. Dziewięcioosobowa ława przysięgłych w sądzie federalnym na Manhattanie przyznała około 5 milionów odszkodowania dla kobiety. Ławnicy obradowali przez niespełna 3 godziny. Aby uznać winę Donalda Trumpa, ława przysięgłych złożona z 6 mężczyzn i 3 kobiet musiała osiągnąć, jak to w Stanach, jednomyślny werdykt. No i pisarka i felietonistka Jean Carroll zarzuciła Trumpowi, że ten pochwycił ją i zmusił do oparcia się o ścianę garderoby, przyszpinił ramieniem i zgwałcił. Były prezydent nazwał jej zarzuty przekrętem, żartem i kompletnym oszustwem. Carroll pozwała go za rzekomy gwałt i zniesławienie i domagała się odszkodowania w niesprecyzowanej wysokości. Teraz określono tą wysokość na 5 milionów dolarów. No cóż, trochę szalał ten Donald Trump w tych, trudno powiedzieć, czasach młodości, bo to już wtedy miał chyba z 50 lat. No skoro zdarzały się tego typu historie, raczej nie, no jak na przywódcę takiej konserwatywnej rewolucji, chociaż zależy jaki to konserwatyzm, no ale to tak szczerze mówiąc mało wiarygodnie wypada Donald Trump. Zobaczymy, czy zaszkodzi mu to w wyborach prezydenckich, a poza tym jeżeli jeszcze wyjdą jakieś inne tego typu przygody,
To już nawet nie chodzi o te 5 milionów dolarów, czy tam jeszcze kolejne odszkodowania, ale no, będzie to wyglądać słabo. No ale zobaczymy. Trump już nie takie rzeczy mu wybaczano, czy wyborcy mu wybaczali, nie z takich wychodził tarapatów, więc czas pokaże. A tymczasem, proszę Państwa, Izrael buduje mury obronne na granicy ze Strefą Gazy. Mają chronić przed pociskami przeciwczołgowymi Hamasu. Dwie kolejne osoby zginęły we wtorek w izraelskich nalotach. Tym samym liczba zabitych przez wojsko Izraela w rozpoczętej we wtorek operacji przeciwko palestyńskiemu islamskiemu dżihadowi wzrosła już do 15. Na razie mury powstają w ramach projektu pilotażowego na niewielkiej długości granicy ze Strefą Gazy. Spodziewane jest zwiększenie ich zasięgu. Izraelskie Ministerstwo Obrony ogłosiło we wtorek, że poczyniło znaczne postępy w zakresie stawiania murów obronnych na kluczowych skrzyżowania w strefie granicznej z Gazą, aby chronić kraj przed pociskami przeciwczołgowymi Hamasu. W oświadczeniu wyjaśniono, że mury mają chronić otwarte obszary, przez które mieszkańcy strefy Gazy przemieszczają się nawet w sytuacji zagrożenia. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Już przechodzimy teraz do tej części premium. Jeżeli chcecie Państwo wysłuchać więcej informacji ze świata i także z bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski, Ukrainy i Polski, to zapraszam. A jeżeli nie macie już więcej czasu, to życzę miłego dnia. No i proszę, polityka globalna. Chiny wydalają konsula Kanady z Szanghaju w odwecie za wysłanie przez Ottawę do domu chińskiej dyplomatki oskarżonej o próbę zastraszania kanadyjskiego posła. Czy to jeszcze kobieta zastraszała przedstawicielka chińskiej dyplomacji, zastraszała posła w Kanadzie. No to teraz konsul kanadyjski z Szanghaju zostaje wysłany do domu. No takie to dyplomatyczne rozgrywki. I proszę Państwa, gospodarka i nowe technologie. Teoria o spowalnianiu chińskiej gospodarki, przynajmniej dane z kwietnia, no już chyba trzeba odłożyć do lamusa. No to tak, to już, proszę Państwa, trochę kolejny raz zapowiedź upadku chińskiej gospodarki, ale przynajmniej odłożony na jakiś czas. Eksport wystrzela, import idzie ostro w dół. To oznacza, że kłopoty może mieć Rosja. Rosja z finansowaniem wojny, skoro chiński import idzie w dół. Generalna Administracja Celna Chin podzieliła się informacjami o imporcie i eksporcie za kwiecień. Eksport wzrósł w kwietniu 8,5%. Ekonomiści prognozowali, że będzie to 8%. Import spadł o 7,9%, choć prognozy mówiły, że spadnie o 5%. Nadwyżka eksportu nad importem skoczyła aż do 90 miliardów dolarów i to jest no, szósty najlepszy miesięczny wynik w historii Chin. Czyli to odbicie zaczyna następować. Nie ma porozumienia w sprawie podniesienia limitu długu publicznego USA sięgającego 31,4 biliona dolarów. Republikański speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy chce powiązać głosowanie nad pułapem zadłużenia z szerokimi cięciami wydatków, a Biały Dom uważa je za drakońskie. Jeśli nie dojdzie do ugody między prezydentem i ustawodawcami z partii republikańskiej na temat ustalenia nowej wysokości tego limitu, rząd federalny może zostać zmuszony już 1 czerwca do bezprecedensowego ogłoszenia niewypłacalności. Na razie nie widać oznak przełamania impasu. Jak zauważa Reuters, ekonomiści ostrzegają, że długotrwała niewypłacalność może doprowadzić amerykańską gospodarkę do głębokiej recesji z gwałtownym wzrostem bezrobocia, destabilizując jednocześnie globalny system finansowy oparty na amerykańskich obligacjach. No, proszę Państwa, jeżeli w Chinach dojdzie do tego odbicia, a w Stanach dojdzie do zapadnięcia się, no to jestem ciekaw, w jaki sposób przełoży się to na politykę międzynarodową i geopolitykę w ogóle i sytuację taką globalną na świecie, bo gospodarka gospodarką, ale to nie wszystko się kręci wokół gospodarki. Ale pozostaniu przy temacie gospodarczym, chińskie inwestycje w Europie osiągnęły w 2022 roku najniższy poziom od 10 lat, od 22% mniej niż rok wcześniej. Przyczyną oczywiście polityka zero COVID w Chinach i rosyjskiej inwazja na Ukrainę. W ubiegłym roku 57% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin stanowiły już inwestycje typu Greenfield. No to jest jednak pewnego rodzaju zmiana. Do tej pory Chińczycy przejmowali raczej firmy, a teraz zaczynają inwestować od nowa. No i zobaczymy. Teraz mamy odbicie w Chinach i jeżeli to zacznie się przekładać na wzrost inwestycji w Europie i również tutaj poziom tych inwestycji wróci do tego sprzed pandemii, no to będziemy mieli do czynienia z małą
No, z nową już zupełnie sytuacją. Współzałożyciel Apple, Stefan Woźniak, chyba tak można przetłumaczyć, ostrzegł, że sztuczna inteligencja może utrudnić wykrywanie oszustw i dezinformacji. No, wydawałoby się, że właśnie powinno ułatwić, ale on twierdzi, że może utrudnić i obawia się, że technologia zostanie wykorzystana przez złych bohaterów, czy nie wiem, bad guys. W rozmowie z BBC powiedział, że treści AI powinny być wyraźnie oznaczone, sektor potrzebuje regulacji. No, wszyscy powymyślali to, zmonetyzowali, spieniężyli, a teraz chcą regulować. Pionier komputerowy podpisał w marcu list właśnie razem z Elonem Muskiem, wzywający do wstrzymania prac nad najpotężniejszymi modelami sztucznej inteligencji, a tymczasem regulować będą w Wietnamie. Użytkownicy mediów społecznościowych będą tam musieli zweryfikować swoją tożsamość, co według rządu ma na celu rozprawienie się z oszustwami internetowymi. Czyli teraz już nie będzie można działać w internecie no, bez podania tożsamości. Tego domagał się już jakiś czas temu profesor Andrzej Zybertowicz. Zresztą opisywał to w swojej książce, bo u nas w Polsce no, pełna wolność państwa, każdy może założyć kilka kont i pod różnymi nickami uczestniczyć w debacie publicznej. No, na pewno zwiększa to pluralizm, wiele głosów, tutaj różnych opinii, tak dotyczących Wołynia, bardzo dużo też zauważyłem takich głosów właśnie. No, a w Wietnamie będzie trzeba po prostu zweryfikować swoją tożsamość. LinkedIn zamyka ostatnią chińską aplikację InCareer w związku z globalną redukcją zatrudnienia. Platforma pozostawała daleko w tyle za krajowymi rywalami. LinkedIn redukuje 700 miejsc pracy na całym świecie i skupia się na zatrudnianiu transgranicznym. W Chinach dołącza do Google, Facebook i Twitter, które w Chinach no, nie działają, czy działają po włączeniu VPN-a, ale nie mają tam, jak rozumiem, oddziałów, a Ukraina będzie pierwszym państwem na świecie, w którym funkcjonuje cyfrowy paszport. Aplikacja DIA to pierwsza rządowa aplikacja na świecie, w której taki cyfrowy paszport funkcjonuje. Głównym założeniem projektu jest maksymalne skrócenie i ułatwienie relacji między obywatelami a państwem w zakresie zdalnych usług administracyjnych i publicznych. Elon Musk informuje, że jeszcze nie zwolnił, że tych pracowników, których nie zwolnił, że oni otrzymają nagrody, ale wygląda na to, że nie dotrzymał obietnicy i dalej dokon drastycznych cięć w Twitterze. Niektórzy podobno już pracują po 100 godzin tygodniowo. Takim wymagającym szefem jest Elon Musk, a do tego jeszcze zwalnia ludzi. Jak noszą dwie osoby ze środowiska firmy, no sytuacja jest tam ciężka. Na początku kilku roku, na początku kilku pracowników otrzymało pisma o zamiarze przyznania pewnej kwoty w akcjach firmy wycenionych według tak zwanej godziwej wartości rynkowej, ale bez informacji o cenie lub terminie. A co w Ryanairze? Tam również chyba no, to zarządzanie no, jest takie dosyć ostre. I teraz powiększą znacznie swoją flotę. Zawarł wielomiliardową umowę na zakup 300 samolotów Boeing. Umowa pozwoli stworzyć ponad 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Wyceniana jest na 40 milionów dolarów ta umowa o te 300 samolotów według aktualnych cen katalogowych, chociaż linia lotnicza podobno otrzyma rabaty, tak twierdzi Financial Times. No i Parlament Europejski popiera przedłużenie o rok zawieszenia ceł na ukraińskie produkty rolne. Posłowie zatwierdzili we wtorek wniosek o przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych na ukraiński eksport do Unii Europejskiej na kolejny rok w kontekście rosyjskiej agresji, która utrudnia Ukrainie handel z resztą świata. No to jakby tutaj nastąpiła już integracja Ukrainy z rynkiem europejskim, skoro nie będzie ceł i tych ochronnych regulacji przez kolejny rok. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP przyjęcie pakietu Fit for 55 będzie prowadzić do ubóstwa energetycznego Polaków. W odpowiedzi na pytania Business Insidera resort wyliczył, że realizacja pakietu będzie oznaczać gigantyczny wzrost kosztów za energię i ciepło, a w dodatku obniży konkurencyjność polskiej gospodarki. A mimo to tak się składa, proszę Państwa, pakiet zostanie najprawdopodobniej przyjęty, jak twierdzi ministerstwo. Przyjęcie tego pakietu to przyspieszenie transformacji energetycznej, choć przełoży się to na uderzające w Polaków podwyżki z uwagi na polski miks energetyczny. Koszt uprawnień może stanowić nawet do 40% ceny energii elektrycznej i 55% kosztów ciepła sieciowego w Polsce. Będzie to stanowić przytłaczające obciążenie finansowe dla gospodarstw domowych, a dla biznesu przeszkodę w modernizacji, inwestycjach proekologicznych, stwierdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I teraz bliskie otoczenie międzynarodowe Polski.
Proszę Państwa, wszyscy ustawodawcy obecni dziś w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu, w sumie 331 osób, zagłosowali za przyjęciem niewiążącej rezolucji, która wzywa Unię Europejską do wpisania grupy Wagnera na unijną listę grup terrorystycznych. Rezolucja ta i jej europejski zasięg mają na celu wzmocnienie narzędzi prawnych przeciw Wagnerowcom i miałoby wpływ na wszystkie podmioty, w tym banki, które umożliwiają jej działanie, powiedział Benjamin Haddad, poseł z partii Odrodzenie Emmanuela Macrona, jeden z autorów tekstu tej rezolucji. To nie są tylko najemnicy, oni masakrują cywilów dla korzyści politycznych, by destabilizować instytucje państwa ukraińskiego, powiedział Haddad w rozmowie z Politico przed głosowaniem. No już tutaj kilka było sankcji ze strony Unii Europejskiej na Wagnerowców, na przykład w kwietniu 2022 roku Jewgenij Prigorzyn został umieszczony na liście osób objętych sankcjami, a w kwietniu tego roku grupa Wagnera została do innej listy podmiotów objętych sankcjami. No ta grupa Wagnera też trochę może namieszać Francuzom w Afryce, więc uderzanie w nią tutaj no, ma także duży sens z tego punktu widzenia. Według doniesień bułgarskich mediów, Maria Gabriel zostanie nominowana na kandydata na premier Bułgarii z ramienia partii centroprawicowej GERB. Zajmuje w tej chwili stanowisko komisarz Unii Europejskiej do spraw innowacji i młodzieży. Właśnie takiego mamy komisarza z Bułgarii w Unii Europejskiej. GERB zajął pierwsze miejsce w wyborach w Bułgarii w zeszłym miesiącu, ale no, skąd by to znam, uzyskał tylko 25% głosów, co oznacza, że przewodniczący partii Bojko Borysow musi teraz stworzyć koalicję. Wielu obserwatorów oczekuje, że będzie próbował to zrobić, omijając reformatorskie partie antykorupcyjne. Gabriel będzie musiała zrezygnować ze stanowiska w Komisji Europejskiej i wrócić do Sofii, żeby pokierować rządem. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym troszkę przeżywa ciężkie chwile od momentu wybuchu wojny na Ukrainie i jest coraz krótsza, to twierdzą, krótsza, przepraszam, to twierdzą wszyscy eksperci, także amerykańscy w rozmowie z Business Insiderem. Członkowie rosyjskiego NATO zobaczyli, że Rosja nie jest tak silna, jak mówili, oni są pewni, czy jest w stanie zapewnić skuteczną ochronę. Niektórzy mają z kolei pewne obawy. No tutaj Kazachstan szczególnie zaczął sprawiać problemy. Rozczarowana może być Armenia, której jednak nie obroniono przed Azerbejdżanem, więc faktycznie no, jest to ciężki teraz moment. Nie, czy jest to ciężki moment dla Olafa Scholza? Trudno powiedzieć, ale krytykowany jest on przez Alternative für Deutschland. Cieszy się z tego TVP Info, które cytuję właśnie tych posłów skrajnej niemieckiej partii, żeby pokazać, jakie to wielkie problemy ma rzeczywiście w Niemczech Olaf Scholz. I zacytujmy w takim razie byłego szefa AfD, Alternative für Deutschland. Próbuje się pan przedstawić jako wizjoner, a nie potrafi pan nawet zadbać o swój kraj. Szwankuje infrastruktura, rośnie przestępczość, mamy katastrofalną politykę migracyjną, edukację, koleje, są poważne problemy w opiece medycznej, nawet w pediatrii. Kraj pogrąża się w podziałach społecznych. Zróbmy najpierw pracę domową u siebie, a potem roztaczajmy szersze wizje. No, raczej tutaj cesarstwa europejskiego nie będzie, czy federalizacji Europy nie będzie, jeżeli tak będzie wyglądać sytuacja w Niemczech, no przynajmniej zdaniem byłego szefa AfD, no co skwapliwie tutaj odnotował portal TVP Info. No ale co teraz na Ukrainie, proszę Państwa, w 203, nie, przepraszam, 400, już 41 dzień rosyjskiej inwazji na ten kraj, cały świat powinien uznać rosyjską firmę wojskową, właśnie grupę Wagnera za organizację terrorystyczną, powiedział prezydent Ukrainy, dziękując za taki krok francuskiemu parlamentowi. A na Łotwie, proszę Państwa, obecnie trwają egzaminy z języka łotewskiego, które obowiązkowo muszą zdać wszyscy obywatele Rosji mieszkający na terenie kraju, jeżeli chcą pozostać w nim dłużej, informuje portal Euroactive. No więc jak już mieszkali tam 30 parę lat, a nawet może i dłużej na tej Łotwie, ale 30 lat od momentu, kiedy zaistniała ona jako niepodległe państwo i nie nauczyli się łotewskiego, no to ciekawe, co teraz się wydarzy. W sumie to, no ale można gdzieś tam przeżyć zupełnie obok, nie integrując się w żaden sposób i nie ucząc się języka. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ciekawe jestem, jak ci młodzi ludzie, czy oni tam poszli do szkoły i się tego łotewskiego nauczyli. No i proszę Państwa, żołnierze 72. Brygady tymczasem
opuścili 3 km2 w Bachmucie i uciekli z linii frontu, powiedział założyciel grupy Wagnera w poście wideo w serwisie Telegram. Rzecz idzie o 72. Samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych 3. Korpusu Armijnego. Jednostka została utworzona latem 2022 roku i była złożona z batalionów ochotniczych, do których dołączyli poborowi. Mamy armię, która ucieka, uciekającą, bo 72. Brygada rozpadła, no tutaj, ten powinno być wypikowanie, gdzieś 3 km2, gdzie miałem około 500 zabitych, bo to był strategiczny przyczółek. Oni po prostu uciekli, powiedział Prygorzyn. Media pisały, że w skład wchodzą bojownicy z republik etnicznych. Jednym z jej członków był tatarski batalion Auga, który według analityków wojskowych mógł poniósł poważne straty w okolicach Ugledaru zimą. No, więc nie za bardzo chcą teraz walczyć. No tak, i to może być też pewnego rodzaju problem, jak ta wojna będzie się przedłużać, że będą wysyłani na front ludzie, którzy no coraz mniejszą ochotę będą mieli gdzieś tam dawać się masakrować, czy szturmować te pozycje ukraińskie. Pobór do wojska, surowe kary dla dezerterów i tych, którzy nie chcą stawić się na wezwanie mobilizacyjne, sprawia, że Rosja staje się krajem coraz bardziej represyjnym i przejmuje kontrolę nad społeczeństwem. Zdaniem ekspercki Dary Masko, cytowanej przez serwis Insider, rosyjski rząd metodycznie prowadzi proces przejścia do wyższej gotowości i przedłużającej się wojny. Przedłużająca się wojna z Ukrainą, fiasko częściowej mobilizacji w Rosji ogłoszonej we wrześniu 2022 roku sprawiły, że Kreml sukcesywnie podejmuje zmiany legislacyjne, które zaostrzają politykę rządu wobec Rosjan. Zdaniem Dary Maskot, ekspertki do spraw rosyjskiej armii w think tanku RAND, Putin krok po kroku przygotowuje w ten sposób swój kraj i gospodarkę na wprowadzenie stanu wojennego i na długą, krwawą wojnę na Ukrainie. I proszę Państwa, wydarzenia krajowe, ambasador Rosji w Polsce, pan Siergiej Andriejew, no mimo apeli polskich władz próbował jednak złożyć wieniec na cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, został jednak zablokowany przez tłum skandujący antyputinowskie hasła i wrócił do samochodu. No, proszę Państwa, mogła się stać, mogło znowu dojść do jakiegoś incydentu, który, no, obawiam się, że mógł bardziej zaszkodzić chyba nam niż pan, no, niż Rosji, bo może mógł zaszkodzić panu ambasadorowi, ale gdyby znowu doszło do jakiegoś naruszania nietykalności cielesnej albo w ogóle ataku, oblewania farbą ambasadora, byłoby no, nie najlepiej. Mam nadzieję, że w tym roku rosyjski ambasador powstrzyma się od prowokacji, jakie miały miejsce, i tym razem powstrzyma się od próby złożenia hołdu sowieckim okupantom, którzy wjechali na sowieckich tankach do Polski. Mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski 9 maja, no ale jak wiemy, nie powstrzymał się, no ale nic z tego nie wyniknęło, no szczęśliwie, ale jeszcze będą chyba kolejne okazje, więc no właśnie, więc no tak, ale czy to jakieś tam przerzucanie się, no tak, no skoro tak, no to może po prostu inne środki trzeba zastosować, bo taka zabawa gdzieś tam w mediach, no ale okej. Okay. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odwołała wtorkowy termin rozprawy w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym. Na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 sędziów obecnych w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformowała, oznacza, że nie było wymaganego pełnego składu Trybunału. A Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczpospolitej zaleca używanie nazwy Królewiec, a nie Kaliningrad. Poinformowała we wtorek w komunikacie, dodała, że dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto, zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki, niezalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy obwód kaliningradzki. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i to też symboliczna data 9 maja 2023 roku, a więc od dzisiaj powinniśmy mówić Królewiec i obwód królewiecki. Sejm nie poparł wniosku o odwołanie z Komisji Sprawiedliwości 4 posłów suwerennej Polski i wybrania w ich miejsce 4 posłów PiS. Po zakończeniu głosowania posłanka PiS Joanna Lichocka zaatakowała na Twitterze koalicjantów z Solidarnej czy Suwerennej Polski, pokazała nagranie z ich udziałem sprzed sejmowego budynku. Na zachowanie poseł Lichockiej zareagował Michał Wójcik, minister z partii Zbigniewa Ziobry. Nie było żadnego kontekstu politycznego, dziwię się poseł Joannie Lichockiej.
No i proszę Państwa, analizujemy z jakich uczelni to jest i będziemy na to reagować. Nie ma pozwolenia na to, żeby coś, co nauką nie jest tylko zwykłym chamstwem antypolskim, było finansowane za pieniądze Polski. Ostro powiedział minister Czarnek, pytany o list w obronie profesor Barbary Engelking. Na polską badaczkę zagłady spadły gromy po jej wypowiedzi, że Żydzi w czasie II wojny światowej rozczarowali się co do Polaków i Czarnek, minister Czarnek zapowiedział wtedy, że nie będzie finansował kierowanego przez nią Instytutu. Radio Maryja, którego dyrektorem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, proponuje 12 godzin w kościele w ramach trzeciej małżeńskiej krucjaty różańcowej, która nazywana jest szturmem różańcowym. Przyjeżdżajcie, kochani, zachęcają organizatorzy. To wydarzenie dla małżeństw i rodzin. A Bogusław Sonik, no znany dawniej krakowski opozycjonista, poinformował na antenie RFF FM, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Od dłuższego czasu media informowały, że raczej nie dostanie miejsca na listach tej partii w wyborach do Sejmu i powiedział, że Polsce jest potrzebna centroprawicowa formacja wynikająca z połączenia Polski 2050 i PSL-u. Propozycja startu w wyborach z ich list byłaby godna rozważenia i przyjęcia, oznajmił w wywiadzie. No zobaczymy teraz, czy taką propozycję otrzyma i czy będzie to jedynka, czy może jakieś dalsze miejsce. No czas pokaże. A tymczasem Sejm uchwala we wtorek ustawę Funduszu Ochrony Rolnictwa, która zakłada powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty do podmiotów, które skupują, przechowują czy też przetwarzają produkty rolne. Ustawa zostanie skierowana do Senatu. Spółki Skarbu Państwa także, proszę Państwa, włączą się tutaj w tą sprawę, w tą tragedię, czy w pomoc po tej tragedii, jaką była śmierć 8-letniego Kamilka, i spółki Skarbu Państwa wesprą instytucje zajmujące się pomocą psychologiczną i psychiatryczną dla ofiar przemocy, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin i zapowiedział też dużą kampanię, dodając, że nie ma zgody na krzywdę dzieci i takie tragedie właśnie jak śmierć 8-letniego Kamilka. W bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu stworzonej dla polskich przedsiębiorców, które chcą inwestować na Ukrainie, znajduje się 1,8 tysięcy firm, poinformował prezes PAIH Paweł Kurtarz. No, ciekawa sprawa. Zobaczymy, żeby tylko nie było tak, że tam dogadają się Europejczycy z Chińczykami. Generalnie i taki wariant zaistnieje, to wtedy zostaniemy być może z tymi rekordami w Excelu. No, a odbudowa, no to tam ma być prawie bilion. 750 miliardów dolarów, z tego co pamiętam. No, czas pokaże, proszę Państwa, a czas tego komentarza już powoli dobiega końca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie poprzez YouTube, poprzez te przyciski na YouTube, poprzez Patronite, tradycyjne przelewy. Państwa zachęcam, jeszcze powiem dlaczego w kolejnych komentarzach, do w ogóle YouTube Premium. Wtedy będzie Wam się lepiej oglądać te komentarze, bo już widzę tyle skarg. No to rozwiązaniem jest YouTube Premium. Do tego gorąco zachęcam. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to wsparcie. No, staramy się poszerzać niepodległość umysłową Polski w XXI wieku. Staramy się powstrzymywać migrację inteligencji od ludzi, przynajmniej powstrzymywać chwilowo ten proces, jak długo to się jeszcze okaże. W każdym razie wielkie dzięki za wsparcie. Polecam książkę Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie. Dobra książka na prezent, też i dobra do przeczytania. Myślę, że wiele ciekawych informacji tam się znajduje. Polecam grę Imperiów Premium. Proszę Państwa, i życzę, aha, no właśnie, i teraz certyfikat bezpieczeństwa 2.0, certyfikat człowieczeństwa, przepraszam, 2.0, plus czy minus, jeżeli dacie Państwo jakiś znak, czy jesteście, że nie jesteście botami, tylko że jesteście ludźmi, będę za to bardzo wdzięczny. Życzę wyobraźni, zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale właściwych proporcjach, dystansu, obiektywizmu na tyle, na ile to jest możliwe. No i cóż, proszę Państwa, miłego dnia, wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce. Wkrótce już gra Imperiów, która nigdy się nie kończy. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do kolejnych spotkań, do końca tej wojny lub mojego, tak jak to Państwu obiecałem. To był 10 dzień maja roku pańskiego, roku pamiętnego 2023. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do usług, Radosław Pyfer.